Czekajcie, może wyłączę to. Weźmiesz mamo tego pilota i podasz? Trzymaj. Tak. O, jakoś tak dziwnie lata światło na telewizorze. Dzisiaj jedziemy jednak do Zakopanego. Wczoraj się nie udało. Mieliśmy dużo rzeczy do ogarnięcia, w sumie nie spakowaliśmy się i wyjechalibyśmy zapewne po godzinie 20, a to się mija z celem, bo nie chciało nam się jechać na noc. Także jest godzina 10, jesteśmy ogarnięci. Co tu się ze światłem dzieje? Jesteśmy ogarnięci, Luka już zanosi walizki do samochodu i będziemy wyjeżdżać do Zakopanego. Luki mama już wyjechała, my wyjeżdżamy, reszta dojeżdża jutro, także to jest taka, wiecie, kontynuacja zaczętego wczorajszego vloga. A co to za niedźwiadek tutaj się wspina? Dasz radę? Dasz radę? Co to za słodziak? Cześć! Gotowa jesteś, podróżniku? Fajnie ten kombinezon, co? Zawsze jak idziemy gdzieś w podróż, to ją ubieram. Dobra, buziaki. Baba idzie po rzeczy. Będziemy już jechać, wiesz? Puk, puk, puk! Jak tam droga? Torebka wypada. Trochę zmęczony, ale zaraz chodźmy. Tatuś tankuje samochód, a ty jedziesz? Super! Zobacz, co tutaj jest. O, matko! Przyjdzie to. Jeszcze tak, tylko przetrę. Witam was prosto z Zakopanego. Wczoraj przyjechaliśmy, wczoraj już za dużo nie nagraliśmy, skupiliśmy się na sobie. Moja teściowa jest, jest Luka, jest Niunia i idziemy na spacer po Gubałówce. Jest godzina 11, także dosyć wcześnie jak na nas. Ale jak na ciebie wcześniej. Jak na mnie. Niunia dzisiaj, Niunia dzisiaj wstała nam o 8 chyba. Coś nie, o której stała Charlie? Tak. Jakoś wcześniej w miarę... mama pcha wózek na hamulcu, nie? Nie, nie, nam stała wcześniej, ale Edytka ją przejęła. I mieliśmy z Luką troszeczkę wolnego, mogliśmy sobie pospać, także fajnie. I teraz jesteśmy tutaj, także dla mnie to jest wcześnie, że nie, no tak, 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 ale tak, fajnie, fajnie, słoneczko jest 15 ogarnięci. Stopni. Tak, może tego nie widać, bo jesteśmy w kurtkach, ale Terek, to jest, wiesz, przed góry. Chwilą pan szedł w nogach... W nogach? Gołe nogi miał, w krótkich spodenkach miał kurtkę, ale krótkie spodenki, także to dowodzi na to, że jest ciepło. Tak, to dowodzi na to, że jest ciepło. Dokładnie. Humor dzisiaj nam dopisuje, jak widzicie. Co tam u pani słychać? Dobrze. Jak spędza pani czas tutaj na wyjeździe? Bardzo. Podoba dobrze. Się? Mega. Mega. Koko też się podoba? Tak. Kokunia zadowolona, już cieplutko. No tutaj troszeczkę jest... Ciężka droga do przejścia. Możecie zobaczyć moje nowe monbucy. Dużo osób nie lubi tych butów, ale dla mnie to są najlepsze buty na zimę. Ciepłe i piękne. Tym razem kupiłam w taką panterkę. Cała jestem ubrana na czarno, więc pasuje super. So bittersweet. Huh. Keep losing sleep while driving in the backseat. Jak ci się podoba widok? Chyba słoneczko trochę razi, co? To nic, słoneczko może porazić w oczka. O, ładny widok, prawda? Góry. Na szczycie ostatni raz tutaj byłaś. Co kupujesz? Co to takiego? Jezu, pamiętam te czasy, jak sama tutaj w Zakopanem przyjeżdżałam i wszystko kupowałam, te jabłuszka, misie, ciupagi. Za niedługo nasza Charlie tak... Oj, zobacz, Nikola, to jest to, co zamówiłaś z AliExpress. Właśnie. Fajne, co? Ja się Just a better kind of bitter. Ach, cudowne, co, Lusia? To
zdecydowanie. Znaczy nie, w ogóle uwielbiam taką kombinację, że jest śnieg i są góry, a jest słońce, i ciepło na bluzę. To jest no ale pomyśl, że jest tak naprawdę marzec, więc no, okay. To dlatego. Wróciliśmy ze spaceru kilka godzin temu i po prostu, nie wiem, dzisiaj jest jakaś tragedia, jest takie dziwne ciśnienie. Wracając z restauracji, jakoś tak zasłabłam i osunęłam się po ścianie. Edyta mnie złapała, Luka mnie przetransportował do pokoju i spędziłam w tym łóżku kilka godzin i teraz się obudziłam, wstałam i czuję się cudownie. Natomiast czułam się wcześniej tak tragicznie, nie byłam w stanie ustać na nogach, kręciło mi się w głowie, głowa mnie tak bolała i właśnie mama rozmawiała z pracownicami tutaj w hotelu i one również bardzo źle się dzisiaj czuły, także coś było nie tak z ciśnieniem. Troszeczkę się wszyscy przestraszyliśmy, bo bałam się, że skończy się to karetką i szpitalem. Natomiast jest już dobrze. Jestem po prostu w szoku, jak w sekundę mnie zmiotło. Czułam się super, był spacer, ha, 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 hi, hi, hi. Przyszliśmy i nagle coś takiego, także jestem wdzięczna, że już jestem zdrowa, że wszystko jest w porządku i że szybko mi to minęło. Zjeżdżam liną właśnie do spa. Zobaczcie, tutaj mamy przeróżne zabiegi. Ja idę na masaż ciała i na taki zabieg mango peel na twarz. Kupiliśmy już mleko, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Luka niunie usypia, bo troszeczkę nam tutaj nie chciała zasnąć na spacerku, więc musi ją tak przylulać. Czekamy jeszcze na moją mamę, bo ona w super farmie jeszcze też coś kupuje, jakieś pasty do zębów i tego typu rzeczy. I w sumie już śpi. I nie wiem, czy idziemy coś sobie zjeść, czy jest kilka restauracji. Słodkiego. Tak? Kołacz jest albo lody. Ogólnie restauracje są pozamykane do siedzenia na miejscu i można tak, wiecie, przy takich beczkach sobie zjeść, ale jest jedna restauracja otwarta, także nie wiem, czy się jutro tam nie wybierzemy. No jutro może tak, bo dzisiaj po pierwsze jesteśmy umówieni już. Tak, już wszyscy przyjechali też rodziną, do rezydencji. To już za późno, bo tam zawsze jest kolejka, przez to, że to jest jedyna, co ty robisz? Przez to, że to jest jedyna karczma, to jest zawsze kolejka, nie? Dobra. Ładne perfumy? Versace, takie zielone. Fajne, takie świeże. Taki kolorowy. Bierzemy jeszcze Nikoli żelki takie długie, żeby miała niespodziankę. A ten wziąłeś kolorowy? Nie. A jak widziałeś? Tak, fajne, takie długie. Ja lubię takie posypce, bo one są takie kwaśne bardzo i na języku super. Kiedyś siadałeś takie żelki, co? Uwielbiam, ale jakoś dzisiaj nie mam ochoty. Ja też nie mam. Ale Nikoli weźmie. A ja mam, ale nie starczyło mi pieniędzy, bo zostało mi złotówka. To ci zapłacimy. Tak, masz? Ja mam. Mama ci kupi żelki. Kupię ci żelki. Wybieram. Jeszcze jednego kolorowego. A nie chcesz takiej kolorowej? Nie, ja chcę kole. Ja zawsze kole brałem, jak byłem dzieckiem. Nie brałaś coli? Nie. Najlepszy smak. Męski smak coli. Nie tanio być moją teściową. Dziękuję bardzo. Miłego wieczora. Do widzenia. Co ty tutaj masz takiego małpkę od babci z Dominikany? Jak robi małpka? Jezus Maria, przestań. Łapią tam, bo idzie do ciebie. To jest jakiś taki, wiecie, z dzieciństwa, coś takiego, fetysz. Że ja uwielbiam mleko w proszku, nie wiem, czy też tak macie. Ale wiesz co, jest to takie mleko w proszku w niebieskiej torebce, ale to, takie? Aha, ja je zawsze mam. Ale takie modyfikowane, dobre dla ciebie jest? Pyszne. Jesteś szalona, ci powiem. Pokaż to mleko w ogóle, pokażę, bo pewnie dziewczyny będą ciekawe. Mleko, daj. Ono nie smakuje jak kozie. Wygląda, jak je tutaj teraz. Zlizuje z ręki. Zlizuje z ręki, ale jest... Dobre? Pyszne. To nie jest, kochani, żadna współpraca. Przytrzymasz ją, mamo, żeby nie zleciała. To jest mleko, które wiele osób mi polecało i też jak jeszcze byłam w ciąży, to czytałam o nim. Capri Care, mam dwójkę. Daj jej, może mam smoczka tutaj, wiesz? Poczekajcie, musimy sytuację opanować. Proszę. Już robimy, studzimy wodę już, kochanie. To jest mleko, które jest najlepsze na rynku, jest najczystsze, nie ma w sobie tych wszystkich dziadostw i jest taka tabela, może
znajdę i wam na Instagramie wrzucę, bo nie wiem, czy to dokopię się do tego. Znalazłam w internecie taką tabelę, gdzie są wszystkie mleka rozpisane i jest pokazane, czy zawiera olej palmowy i tego typu złe substancje. I właśnie to jako jedyne z tych wszystkich mlek dostępnych w Polsce ma wszystkie zielone znaczki, ani jednego czerwonego X-a, a na przykład Nan, który podawaliśmy wcześniej, ma jeden czerwony X, także jest gorsze, ale również Nan jej podawaliśmy i ona bardzo lubiła. Także może znajdę tą tabelę i gdzieś wam podlinkuję tutaj w opisie, jeżeli mi się uda to znaleźć, to sobie zobaczycie. Ale właśnie to Charlotka je i wcale nie smakuje jak kozie. Ja nie lubię koziego. Mi też smakuje, ani jako tester różnych mlek w proszku. Polecam. Już, dobra. To powiem ci, że ładną reklamę zrobiliśmy temu mleku. Ale to naprawdę nie jest żadna współpraca, tylko wam polecam, bo wiem, że dużo z was ma takie malutkie dzieci i pewnie jesteście ciekawe, także to jest naprawdę najlepsze na rynku. Ale Nan jest równie dobry, on chyba nawet jest dostępny w Biedronce, bo kupowałam raz. A to w aptece. Musisz pioszek. Ale już mogę powiedzieć, jestem dumna, bo jest po 21, a Niunia jest zmęczona i idzie spać na noc, także w końcu osiągnęliśmy to. Chodziła spać nam późno. Ale jakoś się przestawiła ładnie, tak? Ujeździu, ale będzie dobre. Kochani, my się już z wami żegnamy, ponieważ wykąpałyśmy Charlie. Jest już ubrana w piżamkę, idziemy zaraz spać. Wiem, że reszta ekipy leci na basen. Czy to jest twój szlafrok? Gdzie? No, chyba tak, damski. To możesz nim iść na basen. Robimy mleko Charlie i my zostajemy, także żegnamy się z wami. Pa, 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 dziękujemy za dzisiejszego vloga. My zawsze mamy te butelki z Pistrzejka. Ja je lubię najbardziej, ale nie wzięliśmy ze sobą, niestety. Jak? O, dobra. Dobra, zgasisz światło? O, jakie pyszka. To co, ja idę tam. Dobra, idź. A mogłabyś mi tylko telefon znaleźć w torebce? A ty jak się czujesz? Lepiej? Już lepiej się czuję. Chcesz przynieść tutaj? Nie, już dziękuję, wszystko. Ale będziesz stała, czy...? Wiesz co, komentuję sobie vloga tego, którego nagrywałam teraz. Oj, jaka brzmina. Rączka, dobra. Dobre mleczko. Z taką kaszką.